Nasz trening bogaty jest w wiele ćwiczeń, zawiera gry i specjalne techniki dla rozwijania intuicji. Sam trening bowiem nakierowany jest na stworzenie i wzmocnienie współpracy każdego człowieka z jego bogami rodowymi. Tu pojawia się nam pojęcie bogów rodowych. Nie przywykliśmy do takiego połączenia tych słów, lecz jeśli spojrzeć na to bez uprzedzeń, to łatwo zrozumieć, że Bóg jest jeden, ale wy, dorośli ludzie, zdajecie sobie sprawę, że na ziemi żyją ludzie z białym kolorem skóry i mają oni swoje szczególne cechy psychofizyczne, przynależne ściśle do tego narodu. Na ziemi istnieją także ludzie z żółtym kolorem skóry, z czerwonym i czarnym. Te narody nie są jednakowe ani według swojej psychologii, ani orientacji duchowo-etycznej. Są różnice religijne i jakieś etyczno-duchowe przekonania. Wszyscy oni mają jakieś inne wyobrażenie postaci Boga prarodzica, które akurat dla nich jest najbliższe. Jesteśmy podobni. Mamy dwie ręce, dwie nogi, na każdej ręce 5 palców, a na rękach i nogach jest ich 20. Czyli, że mamy różne rodzaje przejawienia się poprzez ciało fizyczne w tym świecie. Także i Wszechmocny Bóg przejawiony jest zarówno w duchowym, jak i fizycznym świecie poprzez swoje oblicza, postaci, różne formy, talenty i cechy szczególne. Na Rusi nazywaliśmy to bogami i boginiami, którzy uosabiali poszczególne prawa wszechświata, poszczególne prawa przyrody i samą przyrodę jako taką. Myśmy mieli, ujmę to tak, bardzo ścisłe zrozumienie hierarchii i poziomów świętości oraz mocy tych bogów, pomimo że wszyscy doskonale wiedzieli, że oni też są tak jakby palcami, nogami, rękami czy organami wewnętrznymi najwyższego, jedynego Boga prarodzica. Lecz weźmy na przykład, za elektryczność w kosmosie odpowiada określony Bóg i wśród Słowian znany był on jako Pierun. On włada procesami ogniowymi zarówno w ognisku, jak w świecy, a także gazem płonącym dzisiaj na kuchni. To energia reakcji spalania. Ma ona swojego patrona, czyli tę część Boga, która włada istotą tego ognia, reakcjami utleniania. Na Rusi nazywany był ogniem Boga i nosił imię Siemargul. Woda ma również szczególne właściwości. Znamy 4 jej stany istnienia, takie jak lód, woda, para i para przegrzana. Wszystkie te 4 stany istnienia mają swoje własności i cechy szczególne. Z pewnością wiecie, że woda jest tak mocnym nośnikiem informacji, że można ją zamienić w święconą, a można też uczynić ją przeklętą. Można wodą uleczyć i można nią zabić, ale to nie dzieje się samo z siebie. Tym procesem da się kierować. Ma on swoją patron, boginię o imieniu Dana. Ona zarządza wodą. To było także znane na Rusi. Jeśli spojrzeć na to w skali kosmicznej, weźmy powietrze. Omówimy wszystkie żywioły. Było o ogniu, o wodzie. Patronem powietrza był znany wśród Słowian Strzybóg. Pozostaje nam Ziemia. Nazywano ją Matka Wilgotna Ziemia. Jest to bogini, która zapewnia rodzenie się na tej planecie wszystkim żywym stworzeniom, począwszy od prostych wodorostów jednokomórkowych, a kończąc na człowieku, a także na świętych, bogach i półbogach. Ona zapewnia wszystkim pożywienie, naukę i przyspieszenie wzrostu ewolucyjnego. Z jednej strony jest matką rodzicielką, a z drugiej strony, że tak to ujmę, zastępcą dyrektora o funkcji do uczelni.
uczenia w tej szkole, której uczą się dusze zarówno pierwszych, jak i wyższych klas nauk niebiańskich, czyli nauczania o tym otaczającym nas świecie. Ta bogini jest bardzo potężna, ma ona swojego męża, swojego patrona. U nas nazywano go Jariło Trójświetlny, Trójświatły lub Trzyświatny. A to stąd, że oświetla on nie tylko świat fizyczny, lecz trzy światy. Świat Navi, czyli ten świat, który dziś ezoterycy nazywają światem astralnym, jest to świat, gdzie żyją dusze, które jeszcze nie trafiły tutaj do naszego świata, a także te, które już stąd odeszły. Istnieje także świat duchowy, który wśród Słowian zwano światem Pravi. Te oto wszystkie trzy światy, Javi, Navi i Pravi, nasz świat nazywany jest jawnym, gdyż jest łatwo zauważalny poprzez żyjące w nim istoty. Wszystkie te trzy światy oświetla Jariło Trójświatły. Ma on patronat nie tylko nad mamą wilgotną Ziemią, ale też nad wszystkimi 27 planetami swojego systemu. W szkole mówili wam o dużo mniejszej ilości planet, gdyż dalsze planety nie są jeszcze rozpoznane przez naukowców. Ich orbity są bardzo daleko od Plutona. Wszystko to doskonale wiedzieli nasi przodkowie. Na przykład podstawą miary czasu był u nich jeden sik. Był on równy kilku drgnięciom jądra Cezu. Słyszeliście słowiańskie słowo signąć? Śmignąć po polsku. Jak myślicie, co ono oznacza? Teleportowanie. To po prostu teleportacja, bo przemieszczenie się fizyczne z taką prędkością jest niemożliwe. Natomiast zniknięcie w jednym miejscu i pojawienie się w innym jest jak najbardziej możliwe. Stąd też pojęcie ścieżka między trzema światami. Tą ścieżką chadzał jeszcze wieszczy Olek. On ją znał. Znał ją też wielki książę Światosław, syn księcia Igora. Tą wiedzą posługiwali się nasi przodkowie, bo wcale nie byli byle kim, jak to nam się opowiada w dzisiejszej kłamliwej historii. Oni byli bogami i półbogami i tu do tego świata, na Ziemię, przybyli już jako dojrzałe duchowo istoty. Naszą planetę wyszukano w kosmosie jako niezamieszkałą przez ludzi. Wszystko to jest zapisane w naszych księgach. Potem stopniowo została zasiedlona przez naszych przodków. Tutaj był tylko świat roślin i zwierząt. Tak więc nasi przodkowie przynieśli tutaj bardzo głęboką wiedzę, która nazywana była Wiedanie. Dziś wiele z tego utraciliśmy. Związane jest to z faktem, że tak samo jak pory roku na Ziemi, tak jak wiosna, lato, jesień i zima, tak samo w kosmosie, w naszej galaktyce, a konkretnie w naszym rękawie galaktyki, zachodzą szczególne procesy cykliczne, czyli zwiększenie i zmniejszenie boskiej siły, jaka dociera do systemu gwiezdnego naszego ramienia galaktyki. Z czysto fizycznego punktu widzenia podobne to jest do pór roku, o jakich wspomniałem. Istnieje w wedyjskim dziedzictwie Rusi pojęcie poranka, dnia, wieczora i nocy Swaroga. Swarog nie dokończyliśmy jeszcze o postaciach ognia. Mówiąc o procesach ogniowych, wspomnieliśmy o elektryczności. Elektryczność to też przejaw ognia, a ogniem reakcji termonuklearnych włada Swarog. Jest to słońce całego wszechświata. Tego wszechświata, który znają nasi uczeni, chociaż wszechświatów w kosmosie jest bardzo wiele. Ludzie są w stanie poznać tylko to, co ich otacza. Oto i ogień reakcji termojądrowych. Na jego bazie działa Słońce, Jariło i wszystkie inne gwiazdy naszego Wszechświata.
ale wyżej niego jest jeszcze czyste światło. Nazywa się ono Ra. Dla Słowianina najprostszym przykładem jest tęcza. Jest to łuk czystego światła, który w fizycznym świecie rozdziela się na siedem barw. To promieniowanie Ra to światło prapoczątku, światło boskiego prarodzica. Wszystko to wiedzieli nasi przodkowie. Znali przejawy wody, przejawy ognia, także wszelkie inne żywioły, które przejawiają się i na Ziemi, i w kosmosie. W czasie, kiedy oni przybyli tutaj, trwał dzień Swaroga, albo też, jak powiada hinduska tradycja wedyjska, Satya Yuga, czyli okres szczęścia i rozkwitu. Potem nastąpił wieczór, a potem noc Swaroga. Dziś żyjemy w czasie nocy Swaroga lub też w Kali Yuga. Jest to wiek degradacji duchowej, duchowego upadku. Fizycznie powiązane jest to z tym, że nasza galaktyka oddala się od centrum Wszechświata podczas ruchu po tej trajektorii i ilość boskiej mocy zmniejsza się, rozrzedza się w miarę oddalania. Dziś współczesna światowa medycyna stwierdza, że człowiek ma aktywne tylko 3 do 5% i to tylko kory i półkuli mózgowych głowy, czyli cała pozostała część mózgu głowy, mózgu pleców, rdzenia i mózgu kostnego po prostu śpi. U naszych przodków były one aktywne. Dlatego też to wszystko, co dziś osiągamy z użyciem telefonów, telewizji, radia czy samolotów, oni osiągali za pomocą rozwoju swoich wewnętrznych umiejętności. Zamiast radia posługiwali się jasnosłyszeniem. Zamiast telewizji używali jasnowidzenia, zamiast samolotów używali teleportacji, zamiast mówienia używali myśli i obrazów. Dzisiaj jest to niby dostępne, dostrzegamy to u pojedynczych ludzi na Ziemi. Osoby takie są znane powszechnie, dowody tutaj są zbędne. Nasi przodkowie, wszyscy bez wyjątku, władali tymi talentami. Mając na względzie te talenty i umiejętności, prowadzili dobór selekcyjny, aby polepszyć cechy swojego ciała, swoje cechy genetyczne.